Dzień dobry, ja nazywam się Rio i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Train Sim World 4. Dzisiaj znajdujemy się na linii kolejowej Bostoński Sprinter. Jest to linia kolejowa z Bostonu do Providence. Jest to fragment linii kolejowej Northeast Corridor i pojedziemy dzisiaj Amtrakiem Acela Express. Jak nam pójdzie? Zobaczcie sami. No i jesteśmy na pokładzie. Dawno już po Ameryce nie jeździłem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Przygotujmy tą oto maszynkę do jazdy. Sprawdźmy najpierw, czy kabina jest aktywowana. Kabina jest aktywna. Bardzo dobrze. Nastawnik kierunku jazdy do przodu. W tym momencie otworzymy drzwi z lewej strony. I poczekamy, aż pasażerowie wsiądą i wysiądą. Dawno po Ameryce nie jeździłem, dlatego dzisiaj postanowiłem sobie włączyć tutaj tą oto pomoc w prawym górnym rogu. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Zaraz, żeby nie było, że tutaj ten, że nie utrzymujemy ograniczonej prędkości. Już od dłuższego czasu obiecywałem, że będzie Ameryka. Postanowiłem, że tym razem zamiast przejazdu towarowego przejedziemy jakiś przejazd osobowy i do tego właśnie wybrałem sobie jednostkę, o której robiłem tylko i wyłącznie jeden jedyny filmik i to jeszcze w grze Train Sim World 3. Jest to Amtrak Acela Express. Jednostka, którą można dokupić osobno jako DLC. I można się tą jednostką poruszać po dwóch liniach kolejowych, jakie są w grze, a mianowicie właśnie bostoński Sprinter. Jest to linia kolejowa Providence-Boston i linia kolejowa Trenton-Nowy Jork. Tam już mieliśmy kilka przejazdów, może akurat nie Amtrakiem, Acelą, ale tam również już jakiś czas jeździliśmy. Zamykamy drzwi po lewej stronie. Luzujemy hamulec. W zasadzie mogę sobie tutaj ustawić tempomat na te 10 mil na godzinę, ponieważ z taką prędkością można tutaj wyjechać z tej stacji i praktycznie możemy ruszać w drogę. O PZB nie będę tu opowiadał, nie ma tutaj PZB, ale za to mamy tutaj inny restrykcyjny monitoring, inne tutaj ograniczenia, inne systemy bezpieczeństwa. Powinniśmy sobie jakoś dać radę. Wyjazd ze stacji 10 mil na godzinę, bardzo wolny wyjazd, no ale taka jest właśnie stacja w Bostonie. Linia kolejowa ogólnie jest dość stara. Jest to linia kolejowa jeszcze za czasów
serii Train Sim World 2. Jedyna różnica, jaka jest między tą linią kolejową a tą starą wersją, otóż ta linia kolejowa kiedyś dostała update graficzny. Jak widzicie, linia kolejowa ma już, jest już przystosowana do standardów graficznych Train Sim World 4. Już mamy tutaj to charakterystyczne niebo, te światło tutaj już inaczej pada i graficznie, jak widać, jest już na dość wysokim poziomie. Dlatego linia kolejowa jest graficznie dobrze zrobiona, jest dość fajna i właśnie dlatego postanowiłem wybrać sobie ten oto fragment linii kolejowej Northeast Corridor, ponieważ przydałoby się również ten odcinek pokazać. Lokomotywa jest naprawdę dość cicha w środku. Jak widzicie, z zewnątrz słychać więcej niż w środku. W środku wyciszona, bardzo fajnie. Clear, maksymalna autoryzowana prędkość 30 mil na godzinę, ale ja i tak jeszcze będę jechał w sumie według górnych wskazań, ponieważ już mógłbym się do tych 30 mil rozpędzić, ale no jakby nie patrzeć, kilka punktów chciałbym dostać na koniec przejazdu, więc będę się dostosowywał do tego, co u góry jest pokazywane. Na pewno w ten sposób też nic złego nie zrobię. Będzie całkiem. Linią kolejową tą jeździliśmy w zasadzie w grze Train Sim World 3. Miałem tutaj filmik o innym Amtraku. O tym jubileuszowym Amtraku, gdzie miał z boku olbrzymi napis Train Sim World 2. Lokomotywa, która faktycznie w rzeczywistości z takim oto napisem jeździła. No ale Acelą jeszcze tutaj nie jeździliśmy i mamy tutaj do tego bardzo dobrą okazję. Muszę tutaj uważać, bo nie ma tutaj podziału i odległości w metrach, tylko jest tutaj w stopach i nie chcę tutaj jakoś przestrzelić. Wiem, że na przykład w odległości 900 metrów powinienem zacząć już hamować. Tutaj jest w stopach, więc trochę inaczej się tutaj wszystko przelicza. O, jak widzicie, w rozkładzie jazdy można również zobaczyć naprzeciwka nadjeżdżające te same jednostki, te same pociągi ekspresowe. Tutaj mamy pierwszy postój. Boston Back Bay. Jednostka dość dobrze hamuje, już ją tutaj próbowałem, już tutaj testowałem ją, jak się na tej linii kolejowej sprawuje, jednak odczuwa się wrażenie, że może być troszeczkę, te hamulce mogą być takie trochę ospałe, ale jest to spowodowane tym, że my tutaj mamy odległości właśnie w stopach i w milach i dlatego tak trochę tutaj inaczej to jest odbierane. Okej, otwieramy drzwi po prawej stronie. Jednostka trakcyjna naprawdę bardzo fajnie wygląda. Podobna jest do pociągu TGV, który jeździ sobie po Francji. Ale została zbudowana w firmie Bombardier Transportation. Kilka technicznych danych na temat tej lokomotywy, na temat tej jednostki trakcyjnej wam opowiem po drodze. Na razie mamy tutaj bardzo relaksujące odebranie pasażerów. Rozkład jazdy jest tutaj
naprawdę bardzo fajnie zrobiony, nie jest taki surowy, nie jest taki naprawdę hektyczny. Mamy tutaj wystarczająco czasu na podjęcie pasażerów, na zatrzymanie się na stacji. Jak widzicie, w zasadzie pasażerów już przyjęliśmy, ale musimy poczekać do 16:16:39. Kurczę, muszę przyznać, że jednak Amerykanie mają bardzo dokładny rozkład jazdy. Myślałem, że to Niemcy są znani z tego, że punktualność i ta precyzja w każdym momencie jest bardzo ważna, a tutaj mamy 16:16:39 do odjazdu. Także dobrze jest. Bardzo fajnie wygląda ta jednostka. Taki typowy odpowiednik ICE. Kto tu gwizdał? Taki typowy odpowiednik ICE, tyle tylko, że w Ameryce. Acela Express. To jest taki, normalnie wam się muszę przyznać do tego. Aż wstyd, ale tak to u mnie jest. To jest jedyny skład, jedyne DLC, które praktycznie kupiłem. Przejechałem się nim raz i zapomniałem o nim. No, Ameryka, ja lubię wprawdzie po Ameryce jeździć, ale szczerze powiem, jednak niemieckie linie kolejowe są moją specjalnością i są moim najbardziej lubianym regionem, jeżeli chodzi o przejazdy. Jeżeli chodzi o przejazdy, jakiekolwiek przejazdy, o kursowanie tam pociągami. W Ameryce jednak przewaga jest pociągów towarowych. Troszeczkę mniej przejazdy osobowe. No ale właśnie chciałem tym razem coś osobowego, coś szybkiego. I padło właśnie na tą jednostkę trakcyjną. Żeby zaraz nie było, że tutaj bardzo dużo baboli strzelam i bardzo dużo problemów i błędów popełniam. Dla tych, co nie oglądają mojego kanału, ja się specjalizuję w niemieckich liniach kolejowych, specjalizuję się w niemieckich przepisach kolejowych z systemami bezpieczeństwa włącznie. Po amerykańskich trasach to ja sobie tak jeżdżę bardziej prywatnie i dla siebie i przyznam, że nie wszystko to, co tutaj się odbywa, to co się tutaj dzieje na amerykańskich liniach kolejowych, ogarniam. Przede wszystkim mam tutaj swoje problemy z tym dziwnym systemem. Jest to ATC, coś jakiś ATCS, coś mniej więcej w odpowiednik naszego ETCS-a. I przyznam, że tutaj z tymi zmianami prędkości czasami sobie nie radzę. Muszę mieć tutaj, jakby nie patrzeć, podpowiedzi w formie tego tutaj wyświetlacza, który naprawdę ułatwia i uprzyjemnia jazdę po amerykańskich liniach kolejowych. Pomału możemy się rozpędzić do 120 mil i ta prędkość jest tutaj już dozwolona. Semafory również pokazują, że mamy drogę wolną. Za około 9 mil mamy kolejny postój na stacji o nazwie Road 128. Czyli droga numer 128, w zasadzie można to by było tak przetłumaczyć. Tutaj wyjedziemy z Bostonu, to będzie można tutaj trochę więcej o tej lokomotywie, o tej jednostce opowiedzieć. Będziemy mieli jeszcze ograniczenia prędkości i czasami będzie tutaj jeszcze postój. W zasadzie ten postój i kolejny postój już będzie nasza stacja docelowa. Pociągi szybkobieżne, pociągi ekspresowe, no to
Jest to odpowiednik niemieckich pociągów ICE, nie muszą się zatrzymywać na każdej trasie, na każdej stacji nie muszą się zatrzymywać. I dzięki swojej bardzo wysokiej prędkości można się nimi dość szybko przemieszczać między większymi stacjami. W sumie bardzo fajnie, że ta linia kolejowa dostała update graficzny. Pokazuje to, że jednak Dovetail Games stara się tutaj troszeczkę odnowić te naprawdę bardzo stare DLC jeszcze za czasów Train Sim World 2. Chciałbym, żeby kilka niemieckich linii kolejowych zaktualizowali tak graficznie, między innymi Ruhrsieg Nord byłoby bardzo fajnie, Spessart-Trampe byłoby fajnie. Tutaj ostatnio pojawiały się komentarze, że Hamburg-Lübeck można by było troszeczkę odnowić graficznie, przystosować standardy do wymogów Train Sim World 4. No, jak wiemy, poczekamy trochę na to, o ile w ogóle to zrobią. No tak bywa, nic nie poradzimy na to. A tutaj widzicie, amerykańska linia kolejowa starej daty nawet została odnowiona i można po niej śmigać. Jest to taka typowa pasażerska linia kolejowa. Mamy tutaj do dyspozycji i oczywiście jeżeli tutaj akurat jedziemy Amtrak Acelom. Jeżeli macie to DLC, możecie sobie tutaj śmigać. Jak nie, to tutaj są takie odpowiedniki pociągów Intercity, innym Amtrakiem. Niestety nie pamiętam w tym momencie nazwy tego Amtraka, ale nic nie szkodzi. Ten Amtrak, oryginalnie ten odpowiednik ICE, pociągów ICE jest oryginalnie tutaj dodany do tej linii kolejowej, także nie martwcie się, jak sobie zakupicie tą linię kolejową, to na pewno będziecie mieli tutaj już jednostki do poruszania się. Ja już zacznę pomału hamować, bo 120 mil na godzinę to jest tak dość szybko, żebym zaraz nie przestrzelił jakoś głupio przez stację, bo 2 mile to jednak nie jest dość dużo, coś dzisiaj mi się język plącze. Plącze mi się język, no ale trudno. Bywa, też jestem tylko człowiekiem. Ta jednostka jest naprawdę bardzo cicha w środku. Nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że ja gram w tym momencie na słuchawkach. Zawsze nagrywam na słuchawkach. I odbiór dźwięku. O, macie tutaj właśnie inny Amtrak z typowym pociągiem Intercity. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że gram na słuchawkach, ale wygląda na to, że ta jednostka jest naprawdę bardzo fajnie wyciszona w środku. Ale ogólnie te elektryczne jednostki trakcyjne, one nigdy nie były zbyt głośne. Jednak spalinowe lokomotywy, szczególnie te amerykańskie, no to troszeczkę bardziej je się odczuwa dźwiękowo niż elektryczne jednostki. Jak widzicie, bardzo wolno podjeżdżam do tej stacji i mamy jeszcze około 20 sekund na zatrzymanie się, dlatego jak już wspomniałem, rozkład jazdy na tej linii kolejowej jest naprawdę taki bardzo luźny, nie jest taki bardzo stresujący, taki bardzo rygorystyczny. Można się tutaj naprawdę pomału wtoczyć na stację, żeby błędu nie popełnić, żeby po prostu zyskać jak największą ilość punktów.
naprawdę bardzo, bardzo duży plus tej linii kolejowej. Porównując tą linię kolejową, rozkład jazdy, porównując tej linii kolejowej do linii kolejowej na przykład Drezno-Riza, no to tam to jest hardcore, nie? Rozkład jazdy na Drezno-Riza utrzymać jest pewnego rodzaju wyzwaniem. I nie zawsze nam się to wyzwanie uda. Dobra. W zasadzie możemy się już zatrzymać. Otwieramy drzwi po prawej stronie. W sumie bardzo mi się podoba ta jednostka. Normalnie nie kupowałbym tego DLC, ale właśnie ze względu na to, że wyglądem przyciągnęła uwagę, postanowiłem sobie to DLC kupić. Prawdopodobnie to DLC w tym momencie byłoby nawet w przecenach dość tanie do kupienia. Jest to dość stary DLC, Train Sim World 3, no to już mamy z dobre półtora roku temu. Także wszyscy, co chcą, co lubią jeździć po amerykańskich liniach kolejowych i macie ochotę na przejazdy pociągami ekspresowymi, możecie sobie kupić. Nic nie stracicie, kupując ten dodatek, ponieważ jest naprawdę fajny. Dobra, luzujemy hamulec. Drzwi zostały zamknięte. Możemy tutaj jechać 130 mil. Ustawię sobie tak tempomat. Zaczniemy pomału ruszać. A, widzicie, jak jest okno otwarte, to jednak jest troszeczkę głośniej. W sumie dźwięk tych silników trakcyjnych brzmi bardzo dobrze. Czy brzmi realistycznie? Tego wam nie mogę niestety powiedzieć. Prawdopodobnie nigdy w życiu nie będę tej jednostki widział na oczy i jedyne co, mógłbym na YouTubie gdzieś jakiś filmików na ten temat poszukać, ale na żywo na pewno tej jednostki nie będę widział. Jakoś się do Ameryki nie wybieram, dlatego mogę tylko tutaj mniemać, że jest dość dobrze zrobiona i realistycznie. Dobra, przy dużych prędkościach nie ma co jechać z otwartym okniem, jeszcze się tutaj przeziębimy. A to co to jest? O, można sobie zasłonić, jakby nam tutaj słońce świeciło przez okienko. Ale przyznam, że animacja otwierania okna jest bardzo fajna. Te dwie klamki tutaj. Widać, że okno jest na tak bardzo szczelnie zamykane. Najprawdopodobniej po to, żeby właśnie przy dużych prędkościach nie tworzyło się takie dziwne podciśnienie z zewnątrz. W niemieckich lokomotywach jest to też często spotykane, że po prostu kabiny są bardzo szczelne. Właśnie po to, że przy dużych prędkościach, nawet najprawdopodobniej i najczęściej podczas wjazdu do tunelu, żeby właśnie to ciśnienie z zewnątrz maszyniście nie przeszkadzało. 125 mil na godzinę przed nami, wyhamujemy tempomatem. Nic nie słychać, to znaczy nic nie słychać. Bardzo cichutka jednostka, to nawet niemieckie pociągi Intercity Express nie są tak ciche jak ta jednostka tutaj. Przyznam, że dość ciekawe zjawisko i nawet nieźle. Dobra, co my tutaj mamy? Jest to jednostka trakcyjna Amtrak Acela Express. Wyprodukowano tej jednostki około 20 sztuk.
przez Bombardier Transportation i była budowana w latach 1996 do roku 2000. No kurczę, to już muszę przyznać, że ta jednostka trakcyjna kilka lat ma, 24 lata plus minus, także już trochę czasu minęło od kiedy budowali te jednostki. Jednostki trakcyjne są bardzo podobne do pociągów ICE-1 i pociągów TGV, które właśnie znajdują się we Francji. Są to jednostki trakcyjne, które mają z przodu lokomotywę, z tyłu lokomotywę i między tymi lokomotywami są wagony. Dzisiejsze nowoczesne jednostki trakcyjne mają silniki na każdej osi przy wózkach. No ale końcem lat 90. i początek lat 2000 spotykamy się jeszcze właśnie z tym, że były dwie lokomotywy, które napędzały cały skład, przednia lokomotywa i tylna lokomotywa. Te dwie lokomotywy musiały wygenerować tyle siły, tyle mocy, żeby właśnie cały pociąg, całą jednostkę rozpędzić do bardzo dużych prędkości. Nowoczesne rozłożenie silników trakcyjnych wzdłuż całego pociągu jest bardziej efektywne. Pociągi szybciej się rozpędzają i też mają lepsze hamowanie dynamiczne. Długość jednostki około 203 metrów. Masa 566 ton. Ciekawe, czy się zgadza to razem z Wikipedią. No, 529 ton tutaj. Okej. W Wikipedii jest to troszeczkę inaczej podane, no ale nie będziemy się o te kilka ton tutaj kłócić. Także nic się nie stało. Tutaj obserwuję cały czas górne pokazanie prędkości. Przed nami jest 125 mil na godzinę. Trochę tutaj wyhamujemy. Prawdopodobnie zakręt, tak jest. Już widzę, że będziemy tutaj w prawo odbiegać. Dlatego właśnie tutaj hamowanie było. Tutaj zauważyłem, że należy od czasu do czasu pewne wyświetlenia na tym systemie bezpieczeństwa po prawej stronie potwierdzić, dlatego będę tu od czasu do czasu spację naciskał. O właśnie, to się potwierdza. Do 80. mil na godzinę było wyświetlone. Coś przed nami jedzie, z tego co widzę u góry. Mamy przed sobą jakiś pociąg. Trochę za mocno wyhamowałem, zagapiłem się. O właśnie, cap speed 80 mil na godzinę. 80 mamy. Muszę cofnąć przepustnicę, wyłączyć ją i włączyć z powrotem, bo nie mamy mocy. Te takie olbrzymie lokomotywy spalinowe, które praktycznie obsługują pociągi regionalne tutaj. Dość ciekawe. Te pociągi regionalne tutaj naprawdę taką olbrzymią spalinową lokomotywą są ciągnięte bądź pchane, w zależności w którą stronę jedziemy.
O, patrzcie, i zaraz za nim jeszcze jeden pociąg ekspresowy. O kurde, to ten to dopiero musi, ten musi dopiero wyzywać, że przed nim regionalny jedzie. Nie będę tutaj przyspieszał do tych 125, bo bardzo dobrze wiem, że zaraz będziemy tutaj hamować. Pojedziemy najpierw 80 mil na godzinę, jeżeli będę widział, że kilka odcinków torowiska, kilka sektorów będzie wolne. Dopiero przyspieszymy. A, prawdopodobnie jakiś pociąg regionalny też przed nami tutaj jedzie. Szkoda, nie będziemy się mogli rozpędzić do tych 150 mil. Ale za to mam jeszcze trochę czasu, żeby wam tutaj o tych jednostkach opowiedzieć. Popatrzę tutaj jeszcze, co będzie tu wyświetlane. 150, 125, rozpędźmy się do tych 125, w razie czego będziemy najwyżej hamować. Okej, okay. Maksymalna prędkość tych jednostek wynosi 265 km na godzinę. Ale maksymalna prędkość liniowa albo rozkładowa, w zależności od tego, jak kto woli, wynosi tylko 240 km na godzinę. Może jechać szybciej, ale w zasadzie po liniach kolejowych troszeczkę wolniej uczęszcza, troszeczkę wolniej jeździ. Podobnie jest w Niemczech, niektóre jednostki ICE mogą jeździć 300 km na godzinę i szybciej, ale najczęściej właśnie jeżdżą tak do 250-260 km na godzinę. Podobnie jest tutaj właśnie w Ameryce, jak widzę, że te przepisy tych pociągów ekspresowych z naszymi europejskimi są dość podobnie zrobione. Poobserwuję tutaj trochę naszą linię kolejową. Czy mogę się rozpędzić do 150? Mógłbym w zasadzie. Zobaczymy, czy się rozpędzimy do tych 150. To 29, 130, dobrze idzie. Moc jednostki wynosi 9200 kW. Jest to naprawdę niesamowity rezultat, ale podejrzewam, że taki rezultat siły, nie siły, tylko mocy tej jednostki trakcyjnej jest spowodowany tym, że są w niej dwie lokomotywy, jedna z przodu, druga z tyłu, i to się właśnie sumuje. Siła pociągowa wynosi 225 kN. Siły pociągowej w zasadzie nie potrzebuje aż tak dużo, aż tyle, ponieważ jest to jednostka trakcyjna, jest to pociąg pasażerski, nie potrzebuje jakichś nie wiadomo jakich ciężkich składów ciągnąć, dlatego siła pociągowa 225 kN jak najbardziej starczy. 110 jest przed nami. Zacznijmy hamować. Ja trochę pomogę hamulcem tutaj, bo ten hamulec dynamiczny nie jest tak dobry w tych jednostkach jak w niemieckich jednostkach ICE. W niemieckich jednostkach ICE jednak dynamicznym hamulcem jesteśmy w stanie o wiele lepiej, o wiele skuteczniej wyhamować. Tutaj zauważyłem, że jednak ten dynamiczny, on spełnia swoją rolę jako hamulec, ale nie jest w stanie wyhamować z całego składu. Ale to też mi się właśnie wydaje, że jest to spowodowane tym, że tutaj jest mierzone wszystko w milach, czyli praktycznie w kilometrach byłoby to o wiele, wiele więcej. Także zobaczymy. 8,5 mili. Ojejku, ale to dzisiaj szybko leci.
Jednostka trakcyjna posiada 8 silników trakcyjnych, po 4 na każdą lokomotywę. Ja tak się też domyślałem, to jest właśnie to, co ja wam powiedziałem wcześniej. 4 silniki trakcyjne na 4 osie właśnie na lokomotywę. I właśnie z takim rezultatem napędzany jest tutaj cały pociąg. A tutaj mam jeszcze kilka informacji takich, że jednostka ta posiada 44 miejsca siedzące pierwszej klasy, 260 miejsc siedzących business class, i jednostka ta posiada technologię pochylania się w zakrętach. Jest to bardzo fajna technologia. Technologia pochylania się w zakrętach jest znana właśnie również z niemieckich pociągów ICE, a głównie ICE-T. Chociaż w Niemczech też kilka pociągów regionalnych posiada tą technologię. Jest to technologia, która po prostu pochyla pociąg w zakręcie z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby zakręt mógł być pokonywany z większą prędkością, a po drugie, żeby po prostu komfort jazdy był zwiększony, żeby po prostu pasażerowie nie odczuwali siły odśrodkowej, która no, przy dużych prędkościach w zakrętach może być naprawdę bardzo odczuwalna. Przed nami 60 mil na godzinę. Do tych 60 mil wyhamujemy. W zasadzie ATC pokazuje 80, ale ja już do 60 wezmę i wyhamuję. W sumie przyznam, że przejazd jest naprawdę krótki. Ale i takie krótkie przejazdy też są bardzo fajne. Takie mało wymagające ekspresowe przejazdy. W sumie filmiki o takich właśnie ekspresowych pociągach to tak dość trudno zrobić, ponieważ żeby po prostu o tych jednostkach tutaj opowiadać, potrzeba by było naprawdę długiej linii kolejowej, żeby cokolwiek tutaj takiego konkretniejszego opowiedzieć. No, linia kolejowa z Boston do Providence nie jest aż tak długa. Dlatego dość szybko zleciało. Z tego, co kojarzę, z tego, co czytałem jeszcze na Wikipedii na temat tej jednostki, to te jednostki są tylko i wyłącznie właśnie na tej linii kolejowej, na całej linii kolejowej z Bostonu do Waszyngtonu, do stolicy. Tylko i wyłącznie na tej linii kolejowej są te jednostki zastosowane, także w Ameryce te 20 sztuk to tylko tutaj uświadczymy. W żadnym innym regionie raczej tego nie zobaczymy. Jednostka jest naprawdę bardzo fajna. Mogę ją jak najbardziej polecić, szczególnie osobom, które lubią przejazdy pasażerskie po amerykańskich liniach kolejowych. Jest bardzo łatwa w prowadzeniu. Tutorial szkoleniowy jest bardzo prosty i bardzo dobrze wytłumaczony. Sam musiałem przed chwilą tutorial zrobić przed przejazdem tą jednostką. Właśnie dlatego, że ostatnio grałem nią 1,5 roku temu i już troszeczkę zapomniałem, jak się ją konfiguruje, jak się ją rusza, dlatego zrobiłem na szybkiego tutaj przejazd kontrolny, szkolenie, bardzo prosta jednostka, nie jest nic skomplikowanego w niej. Jedyne co, to trzeba byłoby się faktycznie nauczyć tego ATC, tego systemu całego tutaj. Ale szczerze powiedziawszy, na tyle, ile ja jeżdżę po amerykańskich liniach kolejowych, to to szczerze nie muszę się tego uczyć, bo
linie amerykańskie nie są priorytetem, jeżeli chodzi o przejazd, jeżeli chodzi o filmiki na moim kanale. Oczywiście od czasu do czasu zrobię sobie przejazd, zrobię filmik na poamerykańskiej linii kolejowej, ale jakby nie patrzeć, wolę zostać w Niemczech, wolę zostać tam, gdzie praktycznie znam się na rzeczy, gdzie praktycznie wiem, co mam robić. Tutaj czasami przekroczę prędkość, coś tam nie odczytam. A takie lekkie babolce się na pewno będą zdarzać. Jednostka Bombardiera Transportation, która budową przypomina ICE-1 i wyglądem TGV. No kurczę, to jest naprawdę niesamowita kombinacja. Dość ciekawe rozwiązanie. Zacznijmy już pomału hamować. Mamy już 8000 stóp w tym momencie. Pomału zbliżamy się do Providence, do naszej stacji docelowej. Jesteśmy punktualnie, co mnie bardzo cieszy. Mamy jeszcze około 30 sekund na zatrzymanie się, ale jak zatrzymamy się ciut później niż te 30 sekund, to i tak nie będzie źle. Ważne jest, że chociaż w Ameryce jesteśmy w stanie zachować i utrzymać rozkład jazdy, w Niemczech nam to tak średnio wychodzi, ale powody znacie. Pięć tysięcy stóp. Szkoda, że Amerykańcy mają naprawdę ten taki inny system metryczny, nie metryczny, ten system pomiarowy, bo system metryczny to są metry, kilometry i tak dalej. Oni mają tam stopy, mile, węzły, Fahrenheit, jeżeli chodzi o temperaturę, także Amerykańcy to w ogóle specjalni, jeżeli chodzi o jakikolwiek system pomiarowy. W sumie niby mógłbym to wziąć i przeliczyć na... ustawić tak, żeby były kilometry wyświetlane, ale to znowu mam u góry wyświetlone w kilometrach, a na dole mam na prędkościomierzu mile, nie? To też tak szczerze beznadziejnie. Dlatego postanowiłem jednak ustawić tak, że automatycznie będzie mi dopasowywać jednostki pomiarowe do wybranej trasy. Czemu nie hamujesz, kolego? Dawaj, 30 jest tutaj, albo będzie dopiero. O, właśnie. Także dzisiaj króciutki przejazd po szybkiej linii kolejowej. Mam nadzieję, że wam się przejazd spodobał. Ja się z wami chyba zaraz będę pomału żegnał. Zatrzymam się tylko tutaj na stacji. Jest to nasza stacja docelowa. Dalej raczej nie pojedziemy. Chociaż szkoda, ponieważ cała ta linia kolejowa Northeast Corridor mogłaby być naprawdę bardzo ciekawa. Niestety mamy tylko dwa fragmenty tej linii kolejowej. Ale nie narzekajmy, dobrze, że mamy chociaż te dwa fragmenty, możemy zobaczyć, możemy porównać, jak się jeździ po amerykańskich liniach kolejowych z tym, co mamy tutaj w Europie. Ja to tak zawsze porównuję z Niemcami, ponieważ Niemcy, no jak już wspomniałem, jest moim krajem docelowym, jest moim krajem, w którym się specjalizuję. No dobra, zatrzymujemy się. Otwieramy drzwi po prawej stronie, a ja się z wami już pomału żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego filmiku.
Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Włącz sobie również powiadomienia, by nie przegapić innych filmików o tematyce symulatorów kolejowych, które pojawiają się u mnie na kanale w każdy weekend. Dzisiaj to taki naprawdę szybki, ekspresowy przejazd. Ale tym razem w Ameryce. Ach, coś innego niż standardowe przejazdy w Niemczech. Też muszą być. Też trzeba się tutaj troszeczkę odchamić i pojechać w inne rejony naszego globu. A dobra, zamykamy drzwi. Jeden guzik. Zamykamy drzwi i zaraz zobaczymy, jak nam poszło. Co jest? Teraz nie zablokujesz mi w ogóle nic? Dobra. Zły guzik i już ma problem. Okej, 9000 punktów. Na moim próbnym przejeździe miałem 8000 z hakiem, czyli tutaj mi nawet poszło lepiej niż na moim próbnym przejeździe. Okej, bardzo mi się to podoba. Jest całkiem, całkiem fajnie. Jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę. Ja Wam życzę miłego dnia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.